nieustającej energii. Życzy Fogo, polski producent agregatów prądotwórczych do pracy ciągłej i rezerwowej. www.fogo.pl. Gliwice podejmie rekord Bielsko-Biała. Jest to absolutnie hitowy pojedynek, no ale jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to kilka argumentów. Trzecia drużyna zeszłego sezonu kontra wicemistrz Polski. Starcie dwóch poprzednich mistrzów Polski. Czego możemy spodziewać się? Na pewno walki. Ale zaznaczmy jeszcze jeden fakt. Obie drużyny pragną wrócić na mistrzowski tron. Tak, chcielibyśmy to zrobić. No myślę, że w klubie każdy ma jasno sprecyzowany cel, to jest zdobycie jak największej ilości tytułów. W tym roku możemy zdobyć tylko Puchar Polski i Mistrzostwo Polski i myślę, że nic innego nie bierze pod uwagę. Czy obserwujecie, jak Lubawa występuje w Lidze Mistrzów? Czy to jest dobry powód dla rozwoju dyscypliny, że kolejny raz drużyna zachodzi tak daleko? Myślę, że każdej drużynie obojętnie, czy to jest Rekord, czy to jest Piast, czy to jest Lubawa, czy inny zespół. Myślę, że powinniśmy kibicować i my również trzymamy za nich kciuki, żeby jak najdalej doszli. Cieszymy się z tego, że doszli tam, gdzie doszli, bo to jest fajna przygoda dla nich, ale też dla nas, tak jak powiedziałaś, rozwój dyscypliny, widać, że ten polski futsal idzie do góry. Tylko chłopakom pogratulować, no i życzyć powodzenia w następnej rundzie. Patrząc, że Liga Chorwacka może mieć dwóch przedstawicieli w Lidze Mistrzów, to myślę, że to powinien być taki cel naszej ligi, żeby do tego poziomu dążyć, żeby co roku grać w jak najdalszej rundzie. I żeby się tą Ligą Mistrzów cieszyć i bawić, bo naprawdę to jest coś fajnego i dużego. Szlagierowe spotkanie ósmej kolejki Fogo Futsal Ekstraklasy, w którym Piast Gliwice zmierzy się z rekordem Bielsko-Biała. To samo. Widzę mi też tak. Tak. Bardzo dobra komunikacja, ok? Proszę bardzo.